Studio Hexagon przedstawia. Ziarno wszystkiego. Odcinek pierwszy. Autor Nieprawicz. Czyta Maciek Ruszel. Turik siedział na falach fluktuacyjnych, wpatrując się w niewielką bańkę. Wewnątrz tej kuli znajdował się cały wszechświat. Niezliczone biliony do potęgi liczby Grahama galaktyk, w których rodziło się, ginęło, umierało i odradzało życie. Turik spojrzał na swoje metalowe ręce. Zmierzył dłonie lśniące połyskliwym kolorem, po czym złączył je ze sobą, aby się na nich wesprzeć. Jego ciało zostało odlane z wielu metalowych części, stawów oraz trybików, które zapewniały mu ruch. Jak na starszego adepta wielkiego konstruktora, zdawał się być niemożebnie trywialny. Otoczenie, w którym przebywał, odznaczało się bezkresną bielą, w której to znajdowała się równie biała płaszczyzna. Nie miała końca ani początku, ale dla zachowania pozorów normalności Turik narysował na niej idealny kwadrat, który nazywał pokojem. Nie było to jednak pomieszczenie. Ot cztery linie składające się na boki kwadratowej sfery. Starszy adept dumał w swoim pokoju nad unoszącymi się nad płaszczyzną, nazywaną roboczo matrycą rzeczywistości, falami fluktuacyjnymi. Fale te wyglądały jak powierzchnia uproszczonego graficznie morza. Utworzone z rozciągniętych elektronów, które przez swoją własną krnąbrną naturę nie umiały się określić co do stanu, w jakim same się znajdowały. To powodowało, iż owe prześcieradło fal fluktuacyjnych było przy kontakcie albo niepomiernie miękkie, nieobecne, albo obecne i niepomiernie twarde. Bynajmniej nie pomagało to w rozmyśleniach Turika, którego geoidalna głowa oraz drutowate włosy srebrzyły się. Jedynie biały fartuch opinający jego postać, zszyty na miarę, zdawał się być utworzony ze zwykłej tkaniny. Co robisz, Turiku? Odezwał się głos za jego plecami. Ten nawet nie drgnął. Myślę, odparł nadrobot. To dźwięczne pytanie, które usłyszał, ten irytujący, metaliczny klekot, należał do młodszego adepta wielkiego konstruktora Nedgara. Nedgar nie nudził się w swojej pracy, wpatrywania się w głupią kulkę pełną istnienia i najwyższego tworu, jaki popełnił wielki konstruktor. Z podwalin materii utworzył protonowy czytnik, z elektronów system trybików informacyjnych, całość obudował skompresowaną szarą materią, a ekran utworzył z bańek równie doskonałych co bańka trzymająca w ryzach cały wszechświat. Tak stworzony komputer wraz z kartridżami nieustannie modyfikował, kiedy naprawdę mu się nudziło, tworząc przy tym różne serie logicznych gier komputerowych. Wszystkie one były anachroniczno-analogiczne. Doskonałe pod względem imersji, nieskończenie proste, a zarazem skomplikowane jednocześnie. Wykluczające oraz uzupełniające się. Dla Turika jednak wyglądały jak dzieło szaleńca. Nedgar właśnie nalewał sobie plazmowej kawy do kubka z najczystszej geometrii. Jego postać lśniła na złotawy kolor. Wyższy od Turika, jednak nadal młodszy wiekiem. Nie przeszkadzało mu to za bardzo. Obaj mieli najnudniejszą rzecz do sprawowania w całej rzeczywistości. Monitorowanie wszechświata. Zadanie żmudne, nieproduktywne, irracjonalne i dalece idiotyczne. A nad czym tak myślisz? Powiedział Nedgar, chcąc pociągnąć swojego przyjaciela za język. Nad sensem. Czy nie uważasz, iż samo słowo sens jest pozbawione sensu? Czy sens jest tylko tym, co sprawia, że dochodzimy do konkretnego wniosku? Czy sens jest uniwersalny dla każdego umysłu? Czy zależy od perspektywy, dogmatów, sposobu myślenia? Chuj wie, pewnie masz rację, w końcu jesteś starszym adeptem. Tak myślałem, że odpowiesz, zasmucił się Turik. Liczyłem na bardziej naukową debatę.
Nedgar popatrzył na niego z zastanowieniem, po czym powiedział. Jeżeli chodzi o sens, drogi towarzyszu, to nie widzę go w marnowaniu czasu na dysputy, które nie dadzą nam poklasku ani potępienia. Przecież i tak marnujemy czas. Mamy dosłowną wieczność na rozważania, więc lepiej traktuj to o 10% poważniej niż zwykle. Poważniej mówisz? Żachnął się Nedgar. Rzeczywistość to absurd. To najnudniejsza nuda. Mamy najnudniejszą robotę w całej Matrycy. Pilnować pierdolonej piłki plażowej. To wszechświat. Nazywaj sobie to jak chcesz. Dla mnie równie dobrze może być koszem na śmieci w moim komputerze. Skończyłeś? Powiedział Turik, masując skronie od międzywymiarowego bólu w swoich obwodach. Nie. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, aby owy wszechświat, który według tego spierdolonego licznika istnieje już 14 miliardów lat, został nam przedstawiony od wewnątrz. Jeszcze nie tak dawno patrzyłem przez wielką lupę optyczną własnej konstrukcji. Zobaczyłem planety, na których żyją różne stworki. Mój teleskop o nieskończonym powiększeniu może analizować bakterie siedzące na dupie krowy, która z kolei znajduje się na planecie Ziemi, która z kolei jest w Układzie Słonecznym pływającym w galaktyce, którą ludzie nazywają Drogą Mleczną. A ty mnie się pytasz, czy sens ma sens. Faktycznie, to bez sensu, ale tylko według nas dwóch, powiedział Turik. Nedgara lekko zatkał. Upił plazmę z kubka, po czym poszedł do swojego wytyczonego prostokątnego pokoju tylko po to, by przyłapać się na myśli, iż każda gra, jaką stworzył w kartridżu, jest znana przez niego od podstaw. Że wie, co dokładnie może w nich zrobić i ich istnienie jest w sumie również bez sensu. Rozgoryczony kopnął kolekcję gier. Wyszedł z pokoju. Spoglądając na prześcieradło fluktuacyjne, jakie sprawił sobie eony temu, jego kolega wyrwał je spod siedziska Turika, a ten upadł na matrycę. Co cię ugryzło, Nedgar? Odparł zaskoczony nadrobot. Do reszty oszalałeś? Chcę, abyś choć raz w swoim istnieniu, miast myśleć o niekalkulowanych kalkulacjach, usiadł ze mną i zagrał chociaż w jedną z moich gier. Ale po co? To nie ma dla mnie sensu. Na jakiej podstawie nie ma sensu? To jest twój twór, więc ja nie mam prawa w niego ingerować. Nie proszę cię o zmienianie go, tylko o skorzystanie z niego. Ale w jakim sensie? Zachęcasz mnie do plagiatu czy inspiracji? Zachęcam cię do wypróbowania mojego wynalazku. Ale po co? Przecież działa. Działa, prawda? Owszem, działa, ale znam każdą grę, każdą możliwość, każdą zasadę przy tej architektonicznej funkcji. Ale ty nigdy nie grałeś. Jak mam skorzystać z czegoś, gdy nie znam zasady działania? Nauczysz się, to nic trudnego. Chodź. Zostaw na chwilę ten pierdolony wszechświat i zobacz, czy czymś cię jakaś gra nie zadziwi. Turik, nie całkiem przekonany, podreptał do pokoju Nedgara. Czuł się dziwnie nieforemnie, jak wszedł na obce terytorium. Komputer, leżący przed nim, wyglądał dość niewinnie. Usiadł przed nim. Wiele razy widział, jak jego młodszy kolega używa tego urządzenia, a patrząc na jego strukturę, starszy adept nieco się tym wynalazkiem zaciekawił. Wcisnął guzik uruchamiający maszynę, a ekran zaświecił się na niebiesko. Turik wybrał kartridż z napisem. Parabole tańczą na igle jednoprzestrzennej. Załadował grę. Tymczasem Nedgar rozpostarł prześcieradło fluktuacyjne i się na nim położył. Nie chciał myśleć o sensie swoich akcji czy alogizmach, jakie wgrane miał przez swojego konstruktora, który kazał im pilnować piłki plażowej. Najchętniej by teraz zasnął, ale dobiegające zewsząd światło utrudniało to przedsięwzięcie. Jak wielka jest ta matryca? Zadał sobie w końcu pytanie. Czy jest masywem, płaszczyzną, pod którą nic nie ma? A jeżeli istnieje przestrzeń, to gdzie się kończy oraz co sprawiło, że istnieje? Tutaj, teraz. Tymczasem Turik poznał zasady poruszania się postacią na ekranie.
szybko wprawił się w poruszanie małym ludzikiem po dwuwymiarowej przestrzeni. Chodził sobie w prawo, a potem w lewo. Wszystko jednak się zmieniało, kiedy pojawiły się jakieś amorficzne kleksy, które przylegały do jego awatara, po czym ten lądował w miejscu startowym. To nie ma sensu. Po co jest ten czerwony pasek, który zmniejsza się, kiedy kleks mnie dotknie? Może to czas? A może jakiś miernik, ale czego? Dziwne. Pozbawione sensu na pierwszy rzut oka, ale wykazuje pewną konsekwencję. Nieważne jak daleko odejdę od miejsca początkowego, jeżeli kleks mnie dotknie, a pasek zmniejszy się, a gdy zniknie, powracam tam, gdzie zacząłem. Nazwę więc ten pasek limiterem. Kleksy zaś będą reduktorami limiterów. Jeżeli cała ta gra ma mieć jakiś przemyślny sens albo strukturę, musi się kiedyś skończyć. A więc mogę dojść ową postacią na skraj rzeczywistości. Nazwę to ogólnym punktem docelowym. Przeanalizujemy więc, co wiem. Kleksy zmniejszają limiter. Limiter odnawia się, kiedy zniknie. Ale zaczynam tam, skąd wyruszyłem. Jeżeli będę je omijał, obierając kierunek w prawo, być może gdzieś dojdę. Będę musiał jednak pozwolić zlimitować się kleksowi, jeżeli okaże się to błędny kierunek. Wtedy szybciej będę mógł udać się w lewo, zakładając oczywiście, iż ogólny punkt docelowy istnieje. Tak, to chyba ma sens. I tak wyglądały pierwsze chwile gry Turina na dziwnej maszynie Nedgara, zwanej komputerem. Z czasem starszy adept wszedł w posiadanie patyka kinetycznego, który był przedmiotem ścisłego zarachowania w obronie przed kleksami. Potem grający odkrył przedmiot, który nazywał bryłą, pozwalającą mu na przyczepienie się do powierzchni pionowych, a także tych nad ustaloną podłogą widoczną na ekranie. W końcu śmiałek kierujący awatarem na ekranie dotarł do pomieszczenia, w którym pojawiła się wielka istota obleczona w czerwień i limiter zniknął. Turin, nie wierząc swoim oczom, widział, jak przeniosło go do samego początku gry. Ręce mu zadrżały, palce cisnęły kontroler z przyciskami. Uczucie frustracji stało się na tyle nieprzyjemne, na tyle nie do zniesienia, iż wprawiało Turina w złość. Nie wiedział nawet, czy zmierzał w dobrym kierunku. Może przeciwna strona nie zawierała tego rodzaju przeciwników. Turin wyszedł z prostokątnego pokoju. Nalał do swojego kubka plazmy z maszyny wydzielającej, po czym powrócił do pokoju, popijając sobie pobudzającą esencję. Uspokoiło go to nieco. Czerwoną zjawą, na jaką natrafił, nazwał wielkim reduktorem limitera. Zaczął teoryzować, czy pokonanie tej istoty, jak zwykłych kleksów, jest w ogóle możliwe. Czy jest to coś nieodzownego, niezmiennego? Swoista, stała, czy może zmienna? Podejmując wyzwanie po raz drugi, Turik, grając w końcu, dostał się awatarem do sali z wielkim reduktorem limitera. Zaczął go nakłuwać patykiem kinetycznym. Szło mu to dość długo. Musiał unikać rąk chcących zmniejszyć jego limiter. Jego awatar pląsał raz w jednym kącie, raz w drugim, aż wreszcie zagrożenie zostało pokonane. Usatysfakcjonowany z efektu, Turin zdziwił się, gdy w miejscu gigantycznego zagrożenia pojawiła się świecąca na czerwono kulka. Starszy adept przez chwilę dumał, co to takiego. Być może to jakaś pozostałość, której nie należy dotykać. Dlaczego unosi się w fikcyjnej przestrzeni gry? Nie mając za bardzo co z nią zrobić, gracz w końcu postanowił zaryzykować i popchnąć ją swoją postacią. Kulka rozprysła się, a pasek limitera został nieco wydłużony. Turik zastanowił się na chwilę. Pasek limitera został wydłużony po tym, jak wchłonąłem postacią kulkę. Oznacza to, iż jest to forma jakiejś energii i być może nawet życia. Zatem ów limiter jest moim życiem, a gdy go stracę, czas cofa się do samego początku. Dziwna logika. Naprawdę dziwna. Wręcz absurdalna.
Turin chwilę podumał nad tym dziwnym faktem, po czym wyłączył komputer, nie zapisując postępu gry. Nie wiedząc, iż jeden z przycisków pozwala mu na tę opcję. Wrócił do swojego pokoju, widząc zawczasu, iż Nedgar chrapie na jego falach fluktuacyjnych. Przeniósł go na swoim prześcieradle lewitującego nad matrycą do jego pokoju, po czym zabrał się za wyławianie plazmy z kubka, rozwijanie jej oraz rozbijanie, aż nie utworzył z niej masy czystych, pozbawionych koleżeństwa protonów, elektronów. Tak wykonał dla siebie nowe prześcieradło lewitujące. Czuł się nieco zmęczony, dlatego też owinął się swoim tworem. Pozwolił, by niezdecydowane elektrony nanicowane na siebie nawzajem ukołysały go do snu. Starszy adept spał dość smacznie, wcale nie marząc we śnie o elektrycznych owcach. Nagle w jego algorytmicznym, obdarzonym elektrosugestiami świadomym umyśle wykrystalizowała się idea nadrzędna, nieodzowna i nieodparta, by stworzyć twór podobny do niego, ale niemożebnie pazerny, łaknący uznania, emocjonalny oraz despotyczny. Próbował odegnać ten koszmar, przewracając się z jednej strony na drugą, jednak to nic nie dawało. Widmo istoty kompletnie skonsumowało jego senne myśli, więc jak tylko się obudził, wytworzył sobie z matrycy biurko obsydianowe, zestaw linijek, cyrkli, ołówków oraz długopisów. Zaczął kreślić części, elementy i wymiary swojego projektu. W końcu posunął się do niebywałego. Sięgnął rękami ku podłożu. Siłą woli nakazał wysunięcie się masywnych prostokątnych graniastosłupów, po czym począł je wycinać, miażdżyć do stanu stopniowego, formować elementy potrzebne do konstrukcji, nadając materii właściwości połyskliwego metalu lub polimeru. Kiedy forma oraz członki były gotowe, jął je umiejętnie skręcać, łączyć, spawać tu i tam, lutownicą wyczarpniętą z biurka, aż wreszcie, kiedy forma stała się gotowa, jął nadawać własnemu dziełu umysł. Stworzył go ze złotych oraz kwarcowych nici, które umiejętnie połączone w przekaźniki informacji składały się na neurony umysłu, podstawę istoty myślącej. W końcu, kiedy mózg stał się gotowy, zatopił go w płynnym chłodziwie. Całość umieścił w elastycznej bańce, a na koniec ten w głowie figurki. Wtedy odlał kapkę plazmy do niewielkiej kulki, która miała być sercem kreacji oraz przetwarzać ciepło na energię elektryczną, po czym umieścił w klatce piersiowej robota. Wyczerpany, opadł ze wszystkich sił. Przypatrywał się nieco spełniony w duchu swoim efektom pracy. Istota drgnęła, poruszyła się nieznacznie, a następnie otworzyła oczy. Maszyna uformowana była humanoidalnie, o pięciopalczastych rękach oraz iglastych nogach. O zgrabnej sylwetce, ale także odznaczającej się sporą siłą fizyczną. W końcu istota o fioletowych, pulsujących oczach przemówiła. Kim jesteś? Tym, który cię stworzył. Jaka jest moja powinność? Nie wiem. Stworzyłem cię, kochana, w przypływie inspiracji. Co to za kula? To jest wszechświat. Co to takiego? Miejsce, gdzie znajduje się wszystko i każdy. Poza nami dwoma, no teraz trzema. Maszyna uśmiechnęła się drapieżnie, obnażając segmentowany, plugawy język w bezecny uśmiech pełen kpiny. Nim Turin zdążył zareagować, jego twór skurczył się do niepomiernie małych rozmiarów. Wleciał do wszechświata, ziarna wszystkiego. Nedgar! Nedgarze! Wykrzyczał starszy adept w przypływie paniki. Jestem. Wszystko widziałem. Powiedział jego uczony towarzysz. I nic nie zrobiłeś? A po co? W swoim życiu stworzyłem wiele przeklętych rzeczy, ale te są trzymane w kartridżach do mojego komputera. A ty stworzyłeś maszynę myślącą i nie przygotowałeś dla niej klatki. Wiesz, jak samo istnienie potrafi siąść na psychikę.
Nie myślałeś wystarczająco w przód. To co robić? Cóż, mój teleskop z nieskończonym powiększeniem może nam pomóc. Ale to jak szukanie igły w stogu siana. Jak to mówią ziemianie. Kto? Takie stworki z jednej planety, w jednej galaktyce na wypizdowie. Daj mi chwilkę, a zbuduję maszynę nieskończenie dokładną w pomiarze energii elektrycznej. Ta przeskanuje cały wszechświat i jeśli program dostanie deskrypcję, czego szukać, znajdziemy twoją zgubę. Ale sugerowałbym, byś mi pomógł. Oczywiście. Tymczasem złowieszcza maszyna pełna podświadomej chęci robienia na złość poczęła chłonąć we wszechświecie wszelkie informacje, analizując swoim wzrokiem twory, stwory, ich odkrycia, naukę, psychikę, hierarchię. Tyle się tego napatrzyła i przyswoiła, iż stwierdziła, że cały ten wszechświat jest bezdennie durny, a do tego żałosny. Latała tedy po galaktykach do różnych układów gwiezdnych oraz planet, na których było życie, a następnie niszczyła, wyrzynała, paliła, zabijała. Kiedy rozmiar wielkości zwykłego człowieka jej się już znudził, rosła i niszczyła słońce. Nie mogła jednak objąć swoimi czynami całego ogromu zbiegowiska ciał niebieskich, dlatego też nauczyła się stopniować ową sadystyczną przyjemność niszczenia, a w kosmosie poczęły pojawiać się ciemne plamki wygasłych rubieży i straconych świadectw pożogi. Nawet jednak najbardziej nienawistna maszyna nie mogła sprostać wieściom, jakie zaczęły roznosić się w przysłowiowym eterze. W końcu, na przestrzeni zaledwie dekady liczonej w ziemskich latach, wieści o wielkim tytanie niszczącym światy rozeszły się lotem światła po wielu zbiegowiskach gromad galaktyk. Maszyna oczywiście o tym wszystkim wiedziała, a ponieważ ograniczenia fizyki kwantowej tylko połowicznie ją ograniczały, ta rozsmakowała się w złej sławie. Znudzona prostym oraz niefinezyjnym działaniem poczęła sobie stopniować tortury na żywych istotach. Przylatywała na planetę, wybijała populację, szerząc zniszczenie, przelewając różnokolorową krew, by w końcu utworzyć despotyczny system władzy, a po podbiciu każdej włości oraz każdej piędzi ziemi nakazywała swoim poddanym zabicie się. A na sam koniec rozłupywała planetę, jeżeli dowiedziała się, iż nie wszyscy wykonali jej rozkaz. Zajmowało to jej dużo czasu, ale ta forma zabawy najbardziej jej się podobała. Przez kolejną dekadę zdołała wytworzyć wokół siebie kult swojej postaci, tak dalece fanatyczny, amoralny, obsesyjny, iż opanował jak zaraza kilkadziesiąt galaktyk oraz kilkaset układów gwiezdnych poza tymi galaktykami. W końcu nadawane zostały jej tytuły. Dama otchłani, uśmiercająca życie, bestia, najwyższy dygnitarz pożogi. Te nazwy jednak nijak nie przypadły jej do gustu. Chciała nosić jakieś imię, aż w końcu wybrała je sobie. Zeryksja. Wtedy już zaniechała kompletnie zdolności powiększania się. Nadal jednak dla zwykłego człowieka miała rozmiary co najmniej 10-metrowego budynku. Posiadała na swoim podorędziu wiernych kultystów, którzy czcili jej metaliczność regularnymi ofiarami z małych istot, które nazywano potomstwem tych niewiernych. Zeryksja jednak nadal nie była usatysfakcjonowana. Chciała opanować wszystko, jednak z jakiegoś powodu nie chciała się w tym procesie śpieszyć. Jej okręty gwiezdne toczyły boje, siały zniszczenie wszędzie tam, gdzie tylko się pojawiły. Ona zaś w wielkiej, masywnej fortecy przemierzała pustkę kosmosu. Po jakimś czasie nauczyła się także myśleć strategicznie. Głównie dlatego, iż posiadała tę właściwość, co wszystkie maszyny myślące. Umiała analizować rozmaite scenariusze. W ten sposób zaczęła się uczyć, jak sztuczna inteligencja grająca sama ze sobą w szachy, wynajdując nowe sposoby, podejścia
a także strategię na dany problem. To chyba sprawiało jej największą radość. Turek z Nedgarem tymczasem zdołali skonstruować skaner. Wgrali wszystkie parametry konkretnego formatu, jakie wiedzieli na temat Zeryxii i nim się ta zorientowała, została wyłowiona z ziarna wszystkich rzeczy. Wielcy adepci spojrzeli na nią groźnie, gotowi ją rozebrać na podstawowe części. A widząc to, Zeryxia po raz pierwszy uczuła coś, co dotąd czuły tylko jej ofiary. Strach. Pozbawiono jej mocy rozrastania się, czyniąc ją niepomiernie małą w oczach Turika. Nie mogła już chłonąć wiedzy przez prosty fakt spojrzenia. Jej wzrok nie wypalał już niczyich twarzy. Jej siła zmniejszyła się znacznie. Zamknięta w diamentowej bańce została przez konstruktorów znowu wpuszczona do wszechświata. Tym razem jako więzień. I po raz pierwszy Zeryxia poczuła, iż ktoś ją opuścił. Ktoś, kto niekoniecznie by to wcześniej zrobił, gdyby nie jej czyny. Poczuła gniew, rozpacz, ale emocje te były w niej tak silne, iż oszalała ponad wszelki rozsądek. Jęła okładać celę pięściami, głową oraz kolanami. W końcu przestała, czując coś jeszcze, zmęczenie. Przeklinała własnego twórcę. Nagle uświadomiła sobie, iż nie zna nawet jego imienia, o ile jakieś miał. Była z dala od floty, zupełnie w innym miejscu niż przed wyciągnięciem. W końcu, nie wytrzymując niemocy, ponownie poczęła walić w więzienie, aż po 2 latach świetlnych to pękło. Używając resztek sił pozostałych po odarciu z mocy, zaleciała na planetę skażoną burzami, z których kapały krople szkła. Wichury dochodziły do niebotycznych rozmiarów, a Ziemia została poznaczona ostrymi skałami. Tam spadła niczym mityczny Lucyfer i przynajmniej na jakiś czas straciła poczucie świadomości. Obudziła się wraz z palącymi promieniami gwiazdy, niemal cała pokryta od szkła, które osiadło przez mroźną noc. Zaczęła więc iść. Trwało to dość długo i okazało się mało produktywne. Nic na tej planecie nie żyło. Być może byłaby to prawda, gdyby nie fakt, iż zobaczyła pewną osadę opatrzoną kopułą termalną. A tam, gdzie owa kopuła stykała się z ziemią, znajdowała się brama. Zeryxia dotarła do bramy. Po waleniu w nią pięścią wrota otworzyły się. Przywitał ją lud prostych stworzeń, które widząc 3-metrowego giganta, padł na twarz, a następnie zaczął oddawać jej cześć. Wiedząc o niej liczne opowieści, a także narosłe mity, maszyna uśmiechnęła się pazernie. Przestąpiła przez wrota, nadeptując na próg. Tymczasem Nedgar przypatrywał się jej poczynaniom dzięki optycznemu urządzeniu o soczewce z nieskończonym powiększeniem, ustawionej zgodnie z wytycznymi skanera. No cóż, przynajmniej teraz będzie robiła mniej rozpierdolu. To nie ma sensu, to kompletnie nie ma sensu. Jęczał ze zgryzoty Turik. Czemu ja ją stworzyłem? Co mnie napadło na pulsary niebieskie? Nie bój nic, zapewnił go Nedgar. Z niezliczonym czasem nawet dureń zacznie żałować swoich czynów lub oszaleje od doświadczeń, które dotąd przeżył. Zrozumie swoją winę prędzej czy później. Obyś miał rację, przyjacielu. Obyś miał rację. Stworzę dla ciebie coś, Turik. Maszynę myślącą, która będzie kompasem moralnym dla twojego nienazwanego tworu. Nie, nie. Nie na wszystko, co święte. A co jeżeli będzie jeszcze większym gnojem? Nie będzie. Poczekaj, a sam zobaczysz. Powiedział Nedgar i przystąpił do tworzenia marionetki, zaprojektowanej podług własnego mniemania. W głowie umieścił obiektyw dostrzegający wszelki szczegół. Dołożył do jego mózgu zminiaturyzowany skaner, pozwalający wykryć obecność Zeryxii. Następnie skomponował mózg Herolda z kwarcu oraz srebra, który umieścił w bańce chłodziwa. Dopiero później zrobił mu ciało. Potem wgrał do jego mózgu wszelką wiedzę moralną oraz etyczną. Przyzbroił w korpusie twór w urządzenie dematerializujące oraz scalające. W końcu po wielu godzinach potu,
a także prób umieścił niewielki pulsar w rdzeniu zasilającym robota. Następnie czekał, aż ten się poruszy. Harold Nedgara otworzył obiektyw. Jego cała głowa wyglądała jak podłużna kamera. Ciało miał wątłe, ale zwinne i lekkie. W kolorze bieli. W końcu powiedział: wiem, kim jestem. Wiem, jaka jest moja powinność. Proszę o pozwolenie mi na wyruszenie na moją misję. A proszę bardzo, przyjacielu, już cię zmniejszamy. O. I umieszczamy. O. I tak twór Nedgara, zdolny do wykrycia oraz zobaczenia, gdzie podziwa się twór Turika, pomknął prędko ku przeznaczeniu. W końcu dotarł z relatywistycznie niewielką obsuwą czasową, gdy tylko połowę drogi pokonał z prędkością światła, a drugą z nadświetlną. Zaleciawszy na planetę, na której znajdowała się Zeryxia, przeszedł za sprawą dematerializatora przez kopułę miasta i wylądował u podnóża wielkiej, piramidowej świątyni o licznych schodach, na których końcu, na ściętym szczycie, stał tron. A na nim siedział twór Turika. Harold Nedgara podleciał ku istocie, a kiedy przed nią wylądował, skłonił się lekko. Witaj, tworze Turika. Nie doczekał się końca swojej wypowiedzi. Zeryxia momentalnie zamachnęła się na niego ręką, lecz on przeniknął ją niczym duch. Sytuacja powtórzyła się jeszcze parokrotnie, aż w końcu agresor zaprzestał swoich ataków. Jak cię zwoł? Powiedziała. Jestem Ion. Tak mam zapisane w swoim mózgu. Być może to niemiłe tak się przedstawiać, ponieważ nie mam wgranego twojego imienia. Zeryxia. To miano nadały mi istoty. Oznacza gniew kosmosu, płomień supernowej, ale również też Fatum. Powiedziała z pewną złością w głosie. Aha, no cóż, miło cię poznać. Mam pilnować, byś za bardzo nie rozrabiała. Ha, ha, ha. Twoje starania więc pełzną na niczym. Powiedziała jego rozmówczyni, po czym porwała z wielkiego talerza, który właśnie został jej zaniesiony, dziecko. Ofiarę o 6 kończynach. Ścisnęła jej brzuch, aby wszelkie fekalia wyleciały, po czym na oczach Iona odgryzła daninie głowę i poczęła miażdżyć ją w zębach. Harold Nedgara krzyknął rozpaczliwie. Chciał powstrzymać jakoś to wydarzenie, ale było już za późno. Zeryxia skonsumowała dziecko, które nawet miażdżone w potężnych zębach nadal jęczało za sprawą dziwnej fizjologii dwóch organów głosowych oddzielonych kompletnie od gardła i jamy ustnej. Na wszystkie świętości, coś ty zrobiła! Krzyknął Ion, upadając na kolana. Jego procesor nie mógł przetworzyć skali okrucieństwa, jakiej doświadczył. Widząc to, Zeryxia uśmiechnęła się, by powiedzieć: miło mi współpracować z tobą, Ionie, powiedziała drwiąco. Ion nie czekał na to, co stanie się dalej. Zawezwał moce kinetyczne, spętując atomami tę, którą miał pouczać, aż od siły uderzenia tron się rozleciał. Zaskoczona maszyna w pierwszej sekundzie oniemiała, jednak w kolejnej napięła swoje kończyny. Próbowała rozerwać więzienie, jednak atomy na powierzchni jej pancerza odmawiały współpracy i tym bardziej dociskały. Jakieś ostatnie życzenie? Powiedział Ion, dobrze zdając sobie sprawę, iż zniszczenie tej bestii byłoby poza wolą jego konstruktora oraz poza wytycznymi. Chciał więc ją tylko nastraszyć. Zeryxia w odpowiedzi zawarczała dziko, a kiedy to na nic się nie zdało, w końcu powiedziała: rób co uważasz za słuszne, blaszaku. Wolę pałać do ciebie gniewem niż strachem. I ona ten komentarz kompletnie wytrącił z równowagi. Chciał coś powiedzieć, ale nic mu nie przychodziło do głowy. W końcu zwolnił uścisk i rzekł: od dziś słuchaj się moich rad, bo po to zostałem wysłany. Żadnych krwawych ofiar. Żadnego zniszczenia, żadnego cierpienia. Dobrze, powiedziała spętana, ale wcale nie zamierzała przystać na tę opcję. Kłamała, perfidnie.
Ion jednak nie wyłapał jej kłamstwa z braku jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia z istotą rozumną. Gdy tylko zdjął z niej pęta kinetyczne, ta błyskawicznie chwyciła go jedną ręką za korpus. Cisnęła nim o podwaliny piramidy, aż kamienny masyw się kompletnie z jednej strony rozsypał w gruz. Oszołomiony Ion nie zdążył zareagować, jak napastnik naskoczył na niego, przygniatając go pędem upadku i własnym ciężarem. Twór Turina zaczął go okładać po głowie pięściami, a wśród mieszkańców nastała panika. Rozpierzchli się na wszystkie strony, chowając się w domach. Wreszcie posłaniec Nedgara oprzytomniał. Zdematerializował się, uszkodzony dotkliwie próbował zamknąć agresora w klatce kinetycznej, ale kwantowy czar działał już tylko połowicznie. Zeryksja po prostu rozerwała blokujące ją atomy, a następnie wymierzyła potężny cios w głowę Iona. Ten ostatkami przytomności uskoczył i odleciał na pewną odległość, niesiony antygrawitacyjnym generatorem w klatce piersiowej. Widząc to, Zeryksja spojrzała na metalowy tron. Podgrzała go wzrokiem, choć nie szło jej to jakoś specjalnie wyjątkowo łatwo, a następnie uformowała z plastycznej rozgrzanej masy coś na kształt pasa i dzierżąc nadal rozgrzany metal w dłoni, rzuciła się na Iona. Ten jednak zajęty był przywracaniem w pełni swoich zdolności. Nie sądził, iż ta doskoczy aż tak daleko. Tak więc, kiedy oponent na niego wpadł, nie zdołał się zdematerializować i w konsekwencji został spętany rozżarzonym metalem. W następnej sekundzie momentalnie wtrącony do basenu z wodą, który zapewniał ogrodom tego oszklonego miasta na rozwijanie się oraz wydawanie pięknych kwiatów, nie wspominając o plonach. Metal w kontakcie z wodą zwarł się, a następnie ostudził sycząc. Zeryksja podeszła do swojego nowego jeńca. Teraz jesteś moim niewolnikiem. Ion próbował się zdematerializować, ale nagle przyszło mu do głowy, iż nie musi tego robić. A jego wytyczne potwierdzały, iż ma pomóc konstruktowi Turina w nabyciu tej jednej niepowtarzalnej cechy, jaką jest moralność. Wstał wtedy na równe nogi, po czym powiedział: masz mnie. Co chcesz ze mną zrobić? Z początku chciałam cię zniszczyć, ale coś mi się widzi, iż będę mieć lepszy pożytek z twojej kompanii. Będziesz mi doradzał w sprawach mało istotnych. Naprawdę mało istotnych, ale jeżeli mnie zezłościsz, nie licz na wybaczenie. Przystaję na twoją propozycję. Pod jednym warunkiem. Dobre sobie. Warunkiem. Nie masz nic, co by mnie zmusiło, żebyś stawiał mi warunek. Ion nie wiedział, co odpowiedzieć. Wykonał prosty rachunek prawdopodobieństwa. Stwierdził, iż nie warto otwierać kłapaczki. Tak więc milczał. Zeryksja spojrzała w niebo i coś tam dostrzegła. Były to statki wielu ras, które zniewoliła w przeszłości, a na ich pokładzie znajdowali się jej kultyści. Przerzuciła sobie Iona przez ramię, po czym wyleciała ku niebu, niszcząc przy okazji pancerną szybę. Kiedy tylko podleciała na największy z krążowników, jej fanatyczne istoty rozpoznały ją bez większego problemu. Wpuszczona do wnętrza, ponownie zasiadła na swoim tronie, chociaż teraz stała się na to siedzisko trochę za mała. Cóż, Ionie, stań koło mnie. Powiedz, którą część kosmosu wybierasz, aby została zniszczona? Jej niewolnik trawił przez chwilę tę informację. Prześwietlił pokryjomu niebo, jakie widział, po czym wreszcie wydukał. Kwartał 1-3-5, według tutejszej mapy gwiezdnej. Bez znaczenia, powiedziała Zeryksja. I tak tamten kwartał zostanie utopiony w krwi istot kosmosu. Wybijemy wszystkich. Nikt się nie ostanie. Zeryksja jednak nie wiedziała, iż kwartał 1, 3, 5 znajduje się w obrębie skupisk czarnych dziur, które od dłuższego czasu nie pochłonęły żadnej gwiazdy i przez to są trudne do dostrzeżenia. I on wiedział o tym za sprawą wmontowanego skanera, który łamał parę praw fizyki,
z uwagi na to, iż został stworzony poza wszechświatem podług woli konstruktora Nedgara. I tak rozpoczęła się podróż obu, tworu Turina oraz tworu jego kolegi. Nikt jednak się nie spodziewał, iż przygoda, jaką przebędą, odmieni ich życie. Flota Zeryksji w końcu dotarła na miejsce. Podczas tej podróży użyto w celu szybszego podróżowania podwymiaru, który znacznie skracał trasę. Podczas przeskoku do podróży w podprzestrzeni, jej tunel emanował fioletową plazmą, zalewając wnętrze statków swym złowróżbnym blaskiem. Ionowi w tym czasie skonstruowano kajdany na nadgarstki, kostki oraz szyję. Nie opierał się zbytnio, nie czuł zbytniego poniżenia, starał się myśleć logicznie. Jego zaś oprawczyni jedynie od niechcenia stukała palcami w oparcie tronu. Kiedyś zajęłoby to jej zaledwie tyle, co pstryknięcie palcami. Teraz musiała polegać na flocie, która obchodziła ją tylko tyle, iż uzupełniała jej skuteczność w sianiu śmierci. W czasie tego rozmyślania dowiedziała się także, iż jej gwiezdna armia została rozproszona za sprawą nieznanej siły. Domyślała się, iż to sprawka Turina i Nedgara, choć nie znała ich imion. Wprawiało to ją w złość, ale kiedy jej najwyższy oraz najbardziej oddany kapłan wydukał, iż przez ten zabieg z wielu okolic sąsiednich galaktyk jej siły nie zmalały, a wręcz potroiły się. Cóż, była to jakaś ciekawa odmiana. Inna niż perspektywa tworzenia siły swoich wyznawców od kompletnych podstaw. Najzwyczajniej w świecie rozproszona flota indoktrynowała nowe istoty, ich światy, a także technologie. Sam proces asymilacji nie cechował się jakąś skomplikowaną selekcją. Albo wierzysz w destruktorkę Zeryksję, albo padasz trupem, kompletnie zdezintegrowany. I on zaś czekał, aż czarne dziury się o nich upomną. Wtedy się zdematerializuje i ucieknie, podczas gdy Zeryksja zostanie uwięziona w czarnej dziurze. Oboje bowiem odznaczali się wytrzymałością pod względem kruszcu, z jakiego zostali wyrobieni, iż zachowaliby własne formy nawet w największej z czarnych dziur. Coś jednak się nie zgadzało. W miejscu, gdzie powinni już wejść niebezpiecznie blisko, by zostać wciągnięci w otchłań dawno umarłych gwiazd, nie istniało nic. Kompletnie nic. Czystka. Wolna przestrzeń nieskażona grawitacją. Zeryksja uśmiechnęła się do Iona, obnażając ostre zęby. Co? Dziwisz się, Ionie. Myślałeś, iż wywiedziesz mnie i uwięzisz w czarnej dziurze. Nie jestem aż tak naiwna. Zmieniłam kurs, przez co wylądowaliśmy jakieś milion lat świetlnych od zagrożenia. I on nie poruszył się, jedynie kalkulował. W odpowiedzi jego oprawca chwycił go za szyję, a następnie przybliżył do swojej twarzy. Nie pogrywaj sobie ze mną, rozumiesz? Nie będę, jeżeli przestaniesz niszczyć życie we wszechświecie. Ha! Ty i twoje brednie. Niby co takiego wartościowego jest w tej bańce? Wiele rzeczy. O wiele więcej niż myślisz. Jakich rzeczy? Każde życie na każdej planecie nieuspowitej wykształciło się samodzielnie z pewną konsekwencją. Ty stworzona zostałaś jedynie z dziwnej fanaberii. Nie zdążono ci nawet nadać imienia, a już chciałaś zniszczyć jak najwięcej tutaj. W ziarnie wszystkiego. Fanaberię, powiadasz. Jestem więc ulotną błahostką, nic nieznaczącą zabawką ciśniętą w zapomnienie. I jak myślisz? Dlaczego miałabym nie niszczyć tego, co ktoś kocha? Czemu kosmos nie miałby jęczyć w agonii potępionych istnień? Duby smalone. W pierwszych sekundach skanowania wszechświata dowiedziałam się, iż im bardziej wrażliwy jesteś, tym bardziej bezsilny oraz słaby się stajesz. A ja tego nie cierpię. Nie, ja tego nienawidzę. Niezliczone populacje żyjących istot padają ofiarą wymysłów cywilizacji, kompletnie uzależniając swoje życie od niej. Ja pragnę wykorzenić wszelkie obiekcje moralne. Jedynie ciążą nie ma nic lepszego niż ubicie wielkiego drapieżnika własnymi pazurami,
sięgnięcie po władzę jako tyran i wytworzenie wartości, które zapiszą twoje dzieła po wsze czasy, aż wszystko się obróci w zgniliznę. To jest moja wartość. Bestialstwo, siła, gniew. Niezbyt konstruktywny skruszców, stwierdził Ion beznamiętnie. Co? Dziwny jesteś, powiedziała Zeryksja, puszczając jego gardło. Ten odsunął się od niej nieznacznie. Lecicie teraz ku planecie zgoła pustynnej, na której mieściła się sieć miast. Planeta nazywana przez jej mieszkańców Avalierum. Przyświecało jej już gasnące słońce, które niebawem miało eksplodować. Władca tej krainy, zjednoczywszy sobie wszystkie nacje i ludy, nazywany był Wielkim Imperałem, a miano jego brzmiało Maksudim Ostatni. Gdyż to za jego panowania miała nadejść zagłada, której już nie przeżyje nikt. Lud ten przesiąknięty został w ostatnich latach coraz trudniejszą do stłumienia anarchią, a Wielki Imperał pomimo wojska oraz urzędników musiał podejmować decyzje bestialskie, nieraz amoralne, co by integralność swojego krajoglobu zachować. Tonął więc w dokumentach, wyborach, które ciążyły mu na sercu. Już rozważał abdykację oraz cieszenie się ostatnimi chwilami życia. Gdyż statków kosmos jego lud nigdy nie wynalazł, a na ewakuację okazało się za późno. Jego lud stworzył metalowe schrony, lecz nawet one nie wytrzymały wybuchu gwiazdy, która od wieków im przyświecała. Było parno, a budynki uformowane z masy ceglanej zostały tak rozgrzane, iż można wystawić na światło blachę i piec mięso z jajecznicą po paru sekundach. Jedynie niewielki ogród Imperała nadal wydawał plony, choć już nie tak obfite. Maksudim, jak cały jego rodzaj, przypominał ludzi, lecz odznaczał się matowo, ciemnozieloną skórą. Nikt tego nie wiedział, ale działo się to z tej przyczyny, iż kiedyś, dawno temu na planetę ową, mającą zupę biologiczną, przybyli pionierzy. Pierwsi ludzie przed tymi ziemskimi zrzucili geny dominujące, które wymusiły ewolucję zupełnie nowego rodzaju ludzkiego. Stąd wzięła się ich bliska ziemianom forma. Władca wzniósł oczy z sali tronowej na nieboskłon, cały czerwony, nabiegły, jakby od krwi, po czym zauważył, iż coś na nim przelatuje. Niby lotne zwierzę, ale smugę zostawiając. Przeraził się tedy, zadziwił i widział, jak ów machina rośnie mu w oczach, aż nie przyleciała, zasłaniając cieniem całego jego pałacu. A wraz z nią wiele podobnych jej zajęło atmosferę. Nagle Maksudim posłyszał gruchot załamującej się kopuły w sali tronowej, a na marmurową posadzkę spadła istota mechaniczna, bluźnierstwem złowieszczym pałająca. Aż ten się przeląkł, dostrzegł bowiem, iż to, co spadło, podniosło się. Jakby nigdy nic, wyciągnęło za pasa wielki tasak bojowy, dziwnie inkrustowany, o ostrzu prostym, nieco ku sztychowi wygiętym. Wnet nabiegła straż króla, posłyszawszy hałas, a widząc, iż ktoś śmie nachodzić władcę rozbojem, lecz ten ich tylko hukiem dobytym z gardła uspokoił. Ostatni władca Avalerii, ubrany jedynie w ciemną pelerynę, buty i przepaskę, z uwagi na gorąc, rzekł, opuszczając umięśnione ramiona wskazujące straż przyboczną, i tak powiedział: jestem Maksudim Ostatni. Czemu nachodzisz nas? Istoto z metalu o żarzących się na fioletowo oczach. Jestem Zeryksja, władco tego Padoues. Przychodzę, by oferować ci układ. Szybko pojmiesz, o co chodzi. Przybywam, by pozyskać ludzi z całej twojej planety. By wybawić ich od śmierci, wliczając w to ciebie. Władca, kompletnie zaskoczony, wpierw nie chciał uszom wierzyć. Osiadł na tronie, pogładził swoją czarną brodę, po czym odparł: zaiste chwalebne to, że chcesz lud mój wybawić. Ciekawi mnie, na jakich zasadach przyjdzie mi tobie służyć. Szybkiś do przejmowania moich zamiarów, odparł twór Turima.
Istotnie, twój lud posłuży mi do podbijania innych. Ty zaś będziesz nad nim sprawował władzę jako mój namiestnik. Uszczuplony co prawda w prawach, ale nadal namiestnik. Król poderwał się nieco ugodzony faktem, iż tak proste były zamiary tej kreatury. Podszedł do niej, lecz nijak nie górował nad nią postawą, mimo iż wyglądał niczym potomek gigantów. Niechętnie przykląkł na jedno kolano, po czym zdjął obu ramionami diadem krainy, wysadzony kamieniami szlachetnymi, złotem i srebrem zmontowany. Zeryksja przyjęła ów darek do ręki, by momentalnie zmiażdżyć go w dłoni. Wypuściła z rąk zgliszcza diademu, w której nawet szlachetne kamienie, oszlifowane, popękały. Zaraz potem król ogłosił, rozsyłając wiadomość radiową, która jakoś jeszcze działała, iż wszyscy jego poddani mają wchodzić na barki, a żeby ich zachęcić, wtedy przekazał, iż czeka ich ratunek połączony z wybawieniem duszy. Niewielka część starych mieszkańców została sprzeciwiając się decyzji monarchy, twierdząc, iż lepiej im słodka śmierć w skwarze, niżeli byt wieczny na latających maszynach. I tak Zeryksja splądrowała planetę ze wszystkich górników, wojowników, hutników, a jej statki odleciały, nim chwilę później supernowa wybuchła, falą gazu wyrzucając płonące cielsko plazmy we wszystkie strony. Znalazłszy się na głównym ze statków Zeryksji, Imperał, zwany już tylko królem, zobaczył, w jakim ubóstwie żyją inne rasy, które zdawały się być potworne, bezecne w swym fanatyzmie do ich przywódcy. Rozsiądź się, Maksudimie ostatni. Twój lud posłuży mi do napraw wszelakich. Ufam, iż pojętni z nich ludzie i przyswoją sobie wiedzę od innych moich ziomków. Nie dajesz zbyt dużego nam wyboru. Czego tak naprawdę chcesz? Spytał dawny władca piaszczystej planety. Chcę, by kosmos doszczętnie spłonął od mojego gniewu, byście dołączyli do nas absolutnie oraz nieodwołalnie. Byście wielbili mnie bezwarunkowo, bez żadnego sprzeciwu wypełniali moją wolę. Dopiero teraz monarcha pojął, iż ma do czynienia z demonem, a nie istotą dobroduszną. Oczywiście wiedział, iż zagrywka ta nie mogła być szlachetna. Ale żeby oznaczała upodlenie się jego ludzi, których serca są boleścią ciskane, których marzenia o ukochanym domu miałyby zostać zeżarte przez czas. Zeryksjo, nasza pani, powiedział ten, co go ostatnim zwali. Czego znowu? Odparła lekko rozdrażniona. Domagam się jednak przyrzeczenia. Słowa świętego, co prawdziwym musi być. Nie jesteś w pozycji do oprawienia mi warunków. Odparła maszyna rozdrażnieniem już kipiąca. Co? Co się z nami stanie? Będziecie pracować w znoju, będziecie walczyć w moim imieniu, a kiedy was zabraknie, znajdę innych, o których wiem sporo. Nim jednak to nastanie, twój lud będzie miał szczytną sposobność zagłębić się w arkanach naszych podróży gwiezdnych, a jeżeli do tego się nie nada, wtedy będzie służyć jak umie, najlepiej moim najpospolitszym wyznawcom jako niewolnik. Widzę, iż samym cieniem zrobiłem zatarg zdjęty myślą wybawienia. Gdybym znał twoje intencje wcześniej, wolałbym chyba zginąć w blasku słońca naszego. I dlatego właśnie was wybrałam. Ciebie, Maksudimie, i twój lud. Jesteście szczerzy we wszystkim. Nigdy, nawet przy zadawaniu mordu, nie przeczyliście kłamstwem ani oszustwem. Jesteście szczerzy do granic, w których robi się to aż niesmaczne. A ja potrzebuję dobrych serc, co sumiennie wkładają znój w swoją pracę. Szybko przyzwyczajisz się do tych, co cześć mi oddają, a być może któregoś dnia sam mi oddasz pokłon, lecz nie z przymusu. Szaleństwo! Tobie, potworze? Nie zapominaj się. Jesteś na moim statku, a jeżeli spodoba mi się ciebie wyrzucić z niego na zewnątrz, nim coś pomyślisz, twoje płuca będą cię palić ogniem. Twoje wnętrzności wejdą ustami i przepadniesz w broku, czując, jak się dusisz.
gdyż taka jest potęga zjawiska na zewnątrz, które zwie się próżnią. Król nie wiedział, co odpowiedzieć. Kapłani z Eryksji patrzyli na niego prześmiewczą mimiką oraz gestami. Bawiło ich wybornie to, co widzieli. Oto humanoid chciał stawiać jakiekolwiek warunki ich władczyni. Zeryksja w końcu ucieszyła to pośmiewisko, po czym przemówiła. Tak jak powiedziała, teraz będziesz namiestnikiem swojego ludu. Jeżeli mamy się jakoś tolerować, wtedy sugeruję tobie, byś ino prędko nabył drygu do moich zasad, albo twój lud cierpieć okrutnie będzie. A wierz mi, nie ma takiego kata tutaj, co nie będzie zdolny do złamania woli w uczciwej istocie. Maksudim rozgoryczony został odprowadzony do jednej z celi sypialnych. Chciał rozszarpać tę metalową istotę, wypróć przewody, jakie ją tworzyły, wyrwać serce, jeżeli w ogóle takowe miała, a następnie roztrzaskać te okruchy. Wepchnięty został do celi, przyniesiono mu strawę w misce, która składała się z dziwnego pokarmu. Wpierw chciał cisnąć strawę, lecz kiedy przypomniał sobie, co tak naprawdę może się stać z jego ludem, gdy go zabraknie, począł niechętnie spożywać posiłek. Tu przeżył zaskoczenie. Jadło było nad wyraz dobre i sycące. Smakowało nietypowo, lecz bynajmniej niewstrętnie. Nagle jednak posłyszał stukanie do metalowej śluzy, która odgradzała celę namiestnika od korytarza. Czego? Ozwał się więzień, próbując w spokoju dokończyć posiłek. Nie musiał długo czekać, aż przez zamkniętą śluzę przeszedł zdematerializowany robot. Wybacz, o królu, jestem Ion, opiekun Zeryksji. Król popatrzył na maszynę w pełni zmaterializowaną o podłużnej głowie. Jesteś jej ciżbą, niewolnikiem? Ani jednym, ani drugim, mimo iż ona tak myśli. Zachodzę tutaj, bo widzę w tobie dobrego ducha, pomimo iż trudne decyzje przed tobą. Mi to mówisz? Rozżalił się namiestnik. Toż to z potworem przyszło mi obcować. A ty co? Jako iż jestem bytem moralnym, zaczął Ion. Wiem wiele o kosmosie, a i nauczyć cię mogę prawideł, co by łatwiej tobie objąć sytuację, w jakiej się znalazłeś. Król Maksudim zawahał się, ale po namyśle powiedział, by kontynuował. Zaś Ion wszelką podstawową materię ją mu przekładać. I tak minęło parę ziemskich dni, podczas których to namiestnik zwany ostatnim przyswajał wiedzę o nawigacji pośród gwiazd. Jego lud zaś był pojętny, to też szybko zaczęto inżynierów oraz robotników dopuszczać do konserwacji podstawowych rzeczy. Strawa jednak dla zwykłego zjadacza chleba wyglądała skąpo, w postaci szarej papki, która wprawdzie zawierała racje żywnościowo-odżywcze, jednak cechowała się cierpkością i praktycznie brakiem smaku. Nawet najniżsi kapłani z Eryksji jadali lepiej. Wielu potraciło wiarę w słuszność decyzji ratunku od żaru słonecznego, jednak rodziny mogły cieszyć się swoją kompanią. Lud Maksudima poznawał wiele różnych dziwów, jednak nigdy nie znał całości tego, co oraz jak funkcjonuje. Ich wiedza o orężu skupiała się w zasadzie na broni białej, a także palnej. Nie zaś kwantowej czy laserowej, która zdjąć mogła śmiertelnika, nim ten dopatrzył się, skąd może strzelać wróg. Pomimo usilnych działań kapłanów podczas swoich nauczań nawet w ich języku, a Valerianie ze zgrozą, wręcz niedowierzaniem, poznawali, jak nihilistyczno-religijny światopogląd kreuje ten kult jednostki. Bywały też przypadki, iż ludzie króla Maksudima popełniali samobójstwa, czując się oszukani, iż ich władca tak szybko ich zaprzedał czemuś, co nawet nie rozumiał. Trwoga padła na lud wtedy wielki, a szczery. Nader chętnie nasuwało mu się pytanie, co będzie z nami dalej. W końcu Avalerianie zostali którejś godziny wypędzeni z lochów, których jedynym posłaniem była metalowa podłoga. Zapędzono ich w skupisko, tak że pozostawieni zostali przed monumentalnym ekranem, umieszczonym ku komunikacji lepszej na każdym z metalowych okrętów. Wizjery zajaśniały. Wnet zobaczyli Zeryksję, która wydała się im niczym tytan z dawnych baśni oraz opowiadań rodzimej planety. A Valerianie,
Wasz władca żyje i ma się dobrze. Oto on siedzi teraz przy moim boku. Tu ekran pokazał stojącego króla w szacie kapłańskiej pod przymusem ubranej. Drodzy rodacy, stoję dziś przed wami, by uspokoić wasze serca. Pakt, jaki zawarłem z władczynią tych maszyn przemierzających otchłań czarną, jest jasny i logiczny. Będziemy jej szczerze służyć w zamian za uratowanie naszego życia. Ja zaś będę waszym opiekunem, jak dotąd było na naszej planecie. Tu, kiedy władca wstrzymał swój głos, wielu poznało, iż mówi to z musu, a nie wdzięczności. Lecz cóż mógł poradzić? Transmisja zakończyła się zaraz po oddaniu pokłonu władczyni. Zaryksja spoczęła na swoim tronie. Uśmiechnęła się, szczerząc zęby spod polimerowych tkanek syntetycznych. Dobrze ci poszło, Maksudimie. Ludzie rzeczywiście cię kochają i są tobie oddani nawet w godzinie próby. No, no, co dalej postanowisz? Służyć jak tylko mogę. Odparł z powagą król. Nie spodziewałeś się takiej odmiany losu. Nikt raczej nie będzie cię winić zbytnio za twoją decyzję co do ratunku. Dla nich ja jestem potworem, a póki mają twój patronat, póty nie będą się buntować, bo szczery jest twój lud. A teraz chodź za mną. Chcę, byś coś zobaczył. To powiedziawszy, Zeryksja wstała, zaś Maksudim poszedł niechętnie za nią. Wnet jego oczy zobaczyły salę ogrodową, w której dziwne rośliny i jeszcze dziwniejsze drzewa rosły. Zadziwił się namiestnik tak bardzo, iż bezwiednie ją podziwiać kolory tych tworów natury oraz tego, jak wszystko pieczołowicie jest tutaj urządzone. Co to wszystko? To miejsce przynoszące żywienie moim wyznawcom, pełne organizmów, co nie są ani zwierzętami, ani roślinami, lecz czymś pomiędzy. Są tu najróżniejsze twory natury, które zaspokajają żołądki moich kapłanów. Są na swój sposób piękne, zaiste. Powiedz mi, namiestniku, czy nie prześcigają dziwów z twojej planety? Nie jestem pewien. To dość niecodzienne. Niecodzienne, iż taki potwór jak ja znajduje ukojenie w takiej scenerii. Nie powściągaj języka, wiem aż nazbyt dobrze, co o mnie myślisz. Nic to jednak dla mnie nie znaczy. Chcę jedynie zawładnąć to, co użyteczne, a wybić to, co niepotrzebne. Ty oraz twój lud nadają się do moich planów idealnie. Jakie więc to są plany? Podboju oczywiście. Pragnę posiąść ziarno wszystkiego w całym swoim splendorze. Rozpętać wojny, których świadkowie będą pamiętać przez milenia, a historia moja zostanie wypisana na kartach przeznaczenia, a wraz z nią i ty, namiestniku. Tego właśnie się obawiam. Powiedział król bez diademu, którego insygnia władzy przepadły w ogniu supernowej. Koniec odcinka pierwszego.